24 maja 2018 24 maja 2018 aktualizacja 24 maja 2018 11:29 24 maja 2018 11:29 wypadek śmiertelny na kolei w Katowicach Piotrowicach. Czwartek 24 maja około godziny 6 miało miejsce potrącenie przez pociąg Pendolino z Bielska-Białej do Warszawy. Służby prowadzą czynności na miejscu wypadku. Zginęła kobieta. Ruch pociągów na trasie Katowice - Tychy został wstrzymany. Jak wynika z ustaleń policji, kobieta przechodziła w miejscu niedozwolonym. Pociąg Intercity potrącił kobietę przy dworcu kolejowym w Katowicach Piotrowicach. Kobieta nie żyje. Na razie nie jest znana jej tożsamość. Na miejscu trwają oględziny prokuratorskie. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pasażerowie Pendolino mają się przesiąść do innego pociągu w kierunku Warszawy. Na trasie Katowice, Tychy pociągi nie kursują. Kobieta została potrącona przez pociąg Intercity z Bielska-Białej do Warszawy. Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach. Zobacz zdjęcia, zobacz galerię. W tej chwili mamy przerwę w ruchu pociągów, ponieważ ciało znajduje się na obu torach, w obu kierunkach, mówi Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK. Dodaje, że przygotowano zastępczą komunikację od Katowic-Ligoty do Tychów. Pociągi Intercity jadą okrężnie przez Tychy, Orzesze-Jaśkowice do Katowic, mówi Karniewski. Natomiast pasażerowie z pociągu Pendolino, który jechał z Bielska do Warszawy, już są przesadzani. Są dwa pociągi, które jadą do Warszawy. Jest możliwość, by pasażerowie się przesiedli się na stacji Katowice, Piotrowice, dodaje Karniewski. Na miejscu jest policja i prokurator. Na chwilę obecną trudno stwierdzić, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów. Policja już zbadała alkomatem maszynistę pociągu Pendolino. W chwili wypadku był trzeźwy. Wypadek Pendolino. Kobieta zginęła pod kołami pociągu. Oficjalny komunikat śląskiej policji. Do wypadku doszło dzisiaj rano około 5.45 na stacji Katowice, Piotrowice. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kobieta przechodząc przez tory w miejscu niedozwolonym, została potrącona przez pociąg relacji Bielsko-Biała, Warszawa. Niestety zginęła na miejscu. Obsługa pociągu była trzeźwa. Policjanci ustalają tożsamość kobiety. Obecnie na miejscu policjanci prowadzą oględziny miejsca zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Ruch pociągów jest wstrzymany. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Program Tydzień 18 maja 2018 polecane wideo uzasadni naruszenie regulaminu, już ruch został puszczony. Obywatel, gość, 24.05.18.11.2.002.46 zgłosi jeden pociągi już zaczęły kursować z Hotsa spore opóźnienia. Debilizm K, gość, 24.05.18.10.2.52.19 zgłoś dwa co najważniejsze ze maszynista bel trzezwy mozy wy co piszecie takie głupoty jesteście na bani co ona robila na torach wycieraczki i do przodu tory sadla pociagofanie na spacery patologia tos, gość. 24.05.18.10.2.32.2.48 zgłoś 3.3 kto przechodzi przez tory kolejowe. Pokarało. Rodzina powinna zapłacić słone odszkodowanie. Pijany maszynista mat, gość.
24.05.18.092.23.43 zgłoś 3.1. A gdyby był nietrzeźwy, to winna byłaby maszynisty, za to, że babsko łazi po torowisku, gdzie nie ma prawa przebywać? Oczywiście, że musi być trzeźwy, ale to nie ma wpływu na ten konkretny przypadek. Rozwin całość. A gdyby był nietrzeźwy, to winna byłaby maszynisty, za to, że babsko łazi po torowisku, gdzie nie ma prawa przebywać? Oczywiście, że musi być trzeźwy, ale to nie ma wpływu na ten konkretny przypadek, pociąg i tak nie zatrzyma się na odcinku 50 metrów. Potrzebuje min 400 do 500 m. Zwin brak słów za ni, gość. 24.05.18.10.27.23 zgłoś 2.1. Tak to długo trwa, ludzie z dziećmi w pociągu czekają. Co do jasnej, ten prokurator robi od rana z Bielska do Katowic, nie mogę się dostać, powrót Klaudia, gość. 24.05.18.10.52.25 zgłośmy z Wisły od 8 rano czekamy, a za dzień wolny kolej nie zapłaci.